Dzień dobry Państwu. Zwracam się do Was tak jak zawsze kiedyś w telewizji. Telewizja miała to do siebie, że wieczorem bywała, to się mówiło też dobry wieczór Państwu. A dzisiaj jest YouTube, to nie wiadomo kiedy będziecie oglądali. Tym bardziej, że jak ja teraz mówię, to w Australii jest wieczór, a w Stanach jeszcze jest noc. No ale kochani, o, bo teraz jest modny zwrot kochani. Teraz są wszyscy kochani, a szczególnie ci, którzy oglądają na YouTubie Drozdę, o, to bardzo, niewielu ich jest, ale rozprzestrzeniajcie. Można po teraz udostępniać i tak dalej. Po co ja się w ogóle odezwałem? Otóż teraz to przez telewizję za bardzo gadać się nie da, a ja już w tym roku 50 lat mi wyszło występowania na estradzie i w kabarecie. No i na te 50-lecie tak się zrobiło, że nawet nie można koncertu jubileuszowego zrobić. To też tak jubileuszowo czasami się będę pokazywał Państwu. Ale też i jest o czym mówić. Kiedyś to było tak w telewizji, że jak człowiek coś powiedział nie tak, jakby władza chciała, to by najpierw powiedział, wie pan, no niech pan lepiej tak nie gada. Ewentualnie wycięli kawałek tekstu. A teraz inaczej jest. Teraz mówią, a lepiej niech on w ogóle nie gada. O, to jest święty spokój. Ale ja gadam. I to przez YouTube. Kochani, zbulwersowały mnie te hejty wszelkie, które pojawiły się w związku z darowizną Roberta Lewandowskiego. Dla mnie pan Robert Lewandowski, mimo żeśmy się widzieli parę razy, ale Polska cała z nim jest na ty. Roberta Lewandowskiego, który z małżonką dali dość sporą kwotę, od razu była. Ale co to tak mało? Bo dla Polaka tam bańka w te czy we w te. Tak, przecież samochody, co on ma, są droższe. Czyli każdy powinien, jak już daje, to wszystko. A najlepiej nic. Jest takie radio, co raczej tylko bierze. Nie wiem, czy... Nie słyszałem, żeby kiedyś dawało komukolwiek. Dyrektor tego radia zagroził, że jak przestaną dawać, to ono padnie. Tak zagroził. No na pewno nie padnie, przecież jest jeszcze wielu przyjaciół w rządzie, w partii. To nie dadzą. Nie dadzą i słusznie. No, więc wszyscy liczą temu Lewandowskiemu, ile on zarobił. Owsiakowie jak policzyli, że jak już on zebrał ileś, to ci, co nie dawali grosza, teraz doradzają, na co on ma to wydać. To niech on kupi te maski, to niech on kupi... A podobno te respiratory, które są w polskich szpitalach, to 70% to właśnie Wielka Orkiestra kupiła. A teraz podobno gdzieś tam kupił w Chinach coś, to mu nie chcą wpuścić do kraju, no i tak jest. A Caritas też zbiera. Zbiera. Ja nigdzie nie czytałem, ile oni zebrali w ogóle, czy zbierają dużo, czy mało, na co dają, nie wiadomo, no, na coś na pewno dają. No bo niemożliwe, żeby same pieniądze leżały na koncie. No ale nie ma takiej, jakiejś takiej sprawozdania, jak robi Wielka Orkiestra, że tam no koniec, co do tyle złotych, tyle tego i tam w sumie im wyszło, że jak zbierali, nazbierali tam coś z 1,5 miliarda, no i to narobiło się tyle ludzi i tak dalej. A tu jednym ruchem 2 miliardy telewizja publiczna dostała i już. No, to jest lepszy sposób. No ale liczymy, wszystkim liczymy. Ta akcja teraz była lot do domu. No to niektórzy wracali tam z Hurgady, gdzieś tam niektórzy nawet z ten Dominikany, nawet gdzieś tam z Bali, czy skądś był lot i tak dalej. To od razu, a co to woź? Zachciało się latać. A co? Przecież no, piszą ci, co tam nigdy nie latali, nie dlatego, żeby ich nie stać, ale on wie, panie, ja to się boję samolotem. A to po co? A co? To tam gorzała lepsza jak u nas i tak dalej. No, to pojedziemy na wczasy, nad Bałtyk, pójdzie się do Biedronki, się kupi i jeszcze zostanie. A tak kupować, prawda? No, na pana Kwaśniewskiego też się wylało, że on na narty pojechał do Szwajcarii. Dzisiaj do Szwajcarii tyle samo, co u nas kosztuje. A on co roku jeździł, to jak co roku jeździł, nic. Nikt nie miał pretensji, należy się. 2 kadencje był, na jedną o 2 narty zarobił. Ale jak już teraz nie może wrócić, to a po cholerę jechał. Tak, to tamten po co jechał, tego w kraju trzeba siedzieć. No tak, a niektórzy wracali rzeczywiście. To wszyscy co w kraju, ci co nigdy nie na cholerę będziemy jechać. A tak, co to pojechali, żeby zarobić, mało im tu. 60 kilometrów granica, bo nasza do granicy kolejka od strony Niemiec. A bo nasza władza to tak są chłopaki takie, fantazją. A to se zamkniemy granicę i już. Nie wiadomo, zamknęli tam, tragedia, gdzie Bundeswehra rozwoziła wodę mineralną i tak dalej. Albo ten lot do domu, to 3 samoloty w jednym momencie przyleciały na Okęcie. I co się działo? Ale mi się zrymowało. W jednym momencie przyleciało na Okęcie. O, tam tłum tego, ja nie wiem, czy ktoś później zbada, po ilu to po 14 dniach te osoby, które stały, jedna przy drugiej tak,
albo na granicy ukraińsko-polskiej, jak Ukraińcy powiedzieli, że do piątku, do końca, a potem już nic. To tam kilkanaście tysięcy ludzi koło siebie stłoczonych, bo tam jeszcze nie wolno było samochodem przekraczać granicę. No. Także to wyzwala w naszym narodzie coś takiego, że takie najgorsze instynkty, że ktoś miał lepiej jak my, ale generalnie to my mamy lepiej, bo nas nie mieliśmy pokusy se jechać gdzieś pod palmy. Nam palma tu odbija i nie będziemy jeździć nigdzie. No i jeszcze mamy teraz internet, a to niedrogo kosztuje, bo tak człowiek dostanie od takiej sieci telefonicznej smartfona za złotówkę, no to se można na nim pisać, co się chce i na kogo się chce. No to się pisze, a co? No nic, kochani, troszkę więcej uśmiechu. No myślę, że jednak tam ci, co rozsądni ludzie występują w telewizji, bo oprócz polityków, czasami mądrzy występują. I oni mówią, co robić, więc róbcie to. Róbcie to, co oni mówią, bo no, z tego, co ja widzę, ponieważ pan premier powiedział w ubiegłą sobotę, że to już się skończyło, coraz mniej zarażeń, to akurat to była sobota, gdzie najwięcej było. A poniedziałek był rekordowy. Także jak pan premier i prezydent mówią, że jest sukces, uj, to uważajcie, uważajcie. A można też nie oglądać. Nie oglądać telewizji, przeczytać w internecie, co trzeba robić, bo tam oni mówią. Nie wolno tego i tego też. No to tego się trzymajmy. Wszystkiego dobrego, do następnego spotkania.